Zapraszam Cię w podróż. Usiądź sobie wygodnie, możesz się położyć. Zamknij oczy i wejdź w swój świat wyobraźni. W czasie tej sesji pozwól, że cokolwiek będę Tobie opowiadała, niech wszystko samo do Ciebie przyjdzie. Nie staraj się za bardzo, po prostu nawet jeśli coś zobaczysz, jakiś obraz, a on zacznie się zmieniać, to po prostu to zaakceptuj. W tej nowej rzeczywistości, w której jesteśmy, wszystko jest nieliniowe. Dzieje się wielowymiarowo. I dlatego Twoja podróż może być bardzo magiczna, może Ciebie zaskoczyć. W każdym razie odpręż się, nie nastawiaj na nic konkretnego. To, co będzie ważne, to żebyś po prostu skupiła się na odczuwaniu. To, jak coś czujesz, możesz widzieć obrazy, ale pozostań w takim stanie uważności, obecności. Po prostu jak się będziesz czuła, jak się będziesz czuł. Wyobraź sobie jakąś wspaniałą rezydencję. Możesz sobie zaszaleć, wymarzyć sobie jakąś wielką, wielką rezydencję i jest ona otoczona jakąś piękną naturą, a co jest charakterystyczne dla niej, że ona jest naprawdę duża i ma bardzo wiele pokoi. Będziesz podróżować po tych pokojach i zobaczysz, co jest w tych pokojach. Zobacz sobie taką rezydencję. Ale co jest charakterystyczne? Nie będziesz przechodził korytarzami pomiędzy pokojami, tylko będziesz przechodził z pokoju do pokoju. Jesteś teraz w pierwszym pokoju. Wczuj się w energię tego miejsca. Wchodzisz do tego pokoju, tutaj jest cała Twoja rodzina. Cała Twoja rodzina, Twoi rodzice, rodzeństwo, jeśli masz, wujkowie, babcie, dziadkowie, pradziadkowie, cała Twoja rodzina. Zobacz, co się Tobie pojawia, jak oni się zachowują. Patrzą na Ciebie, widzą Ciebie. Niektórzy może się zajmują sobą, może ktoś zupełnie nie zwraca na Ciebie uwagi. Podczuwaj to, jak jesteś w tym miejscu i jak się czujesz, będąc tam ze swoją rodziną. Nie analizuj. Tylko odczuwaj. Może rozmawiacie, może jest jakaś interakcja. Czy widzisz wyraźnie te twarze? Idziemy dalej. Przechodzisz teraz do kolejnego pokoju. Jest to pokój, w którym są wszyscy Twoi przyjaciele z całego tego życia. Czy jest ich dużo, czy jest ich mało? Zobacz. Czy widzą, że wszedłeś do pokoju? Czy Cię witają, czy się cieszą? Czy widzisz tylko niektórych przyjaciół, a reszta jest jakby dla Ciebie niewidoczna?
wczuj się w to grono przyjaciół, ale co najważniejsze, jak ty się czujesz. Po prostu, jak się czujesz w tej energii, w energii przyjaciół. Idziemy dalej. Jest to pomieszczenie, w którym spotykasz się ze wszystkimi swoimi kochankami. I nie ma znaczenia, czy byłeś z nimi całe życie, jeden dzień, jedną noc, czy długo, czy krótko. Niech to będą wszystkie osoby, z którymi miałaś jakieś połączenie na poziomie serca, ale niekoniecznie, może po prostu byli kochankami, po prostu istoty, które miały na ciebie też wpływ jakiś. I jak się czujesz, będąc teraz z nimi? Czy oni ciebie widzą? Czy one, oni? Czy jest jakaś interakcja? Przede wszystkim, jak ty się czujesz? Czy masz ochotę tu zostać? Właściwie to tak naprawdę nie jest ważne. Bo idziemy dalej, jest jeszcze wiele do odkrycia. Idziemy dalej. Teraz idziesz do przestrzeni, gdzie widzisz wszystkie osoby, z którymi kiedykolwiek pracowałaś. Twoi szefowie, współpracownicy, jacyś partnerzy, może w biznesie, może w pracy. Wszystkie osoby. Pewnie ich jest bardzo dużo, a może nie. W każdym razie zobacz to pomieszczenie, jak oni wypełniają to pomieszczenie. Poczuj energię. Zobacz, czy oni ciebie widzą. Czy jak ty się czujesz w tym miejscu. Patrz, w czasie naszego ludzkiego życia tak wiele czasu przebywamy z ludźmi z pracy godzinami, mamy bardzo dziwne interakcje, tak naprawdę często nie są to osoby, które są nam bliskie, ale mamy taki szczególny rodzaj relacji z nimi. Teraz możesz odczuć, jak ty tak naprawdę czujesz się w tym środowisku, w środowisku pracy. Przejdziemy dalej. To jest wspaniały pokój. Wczuj się w niego, otwórz się na pełne odczuwanie, ponieważ w tym pokoju czekają na ciebie wszyscy twoi przewodnicy duchowi, anioły, istoty świetliste, które towarzyszyły tobie w tym życiu, wspierały ciebie, które były z tobą jeszcze do niedawna,
w momencie, kiedy wybrałeś swoje urzeczywistnienie, oni tak naprawdę odeszli, ponieważ ty sam jesteś prowadzony przez swoją własną duszę teraz, ale wczuj się, jak się czujesz z nimi wszystkimi. Anioły twoje, opiekunowie, twoja rodzina anielska. Przychodzili do twojego życia pod bardzo różnymi postaciami. Czasami nawet w postaci twojego zwierzęcia, które było z tobą. Czasami pod postacią jakiegoś człowieka, który nagle się zjawiał. Czasami poprzez po prostu niezwykłe odczucie, które miałeś, takiego wsparcia i miłości. W ogóle poczuj, jak się z nimi czujesz. To jest bardzo szczególna więź. Często dużo bliżej nam do nich i lepiej się czujemy niż z rodziną czy z przyjaciółmi. To jest szczególna więź. Ale pójdziemy dalej. Teraz wejdź do przestrzeni bardzo ciekawej, to jest pokój, gdzie spotykasz się ze wszystkimi swoimi wcieleniami. Jak ci się pojawia ta przestrzeń? Kogo widzisz? Może widzisz konkretne twarze? Czy oni patrzą na ciebie? Jak ty się czujesz ze swoimi wszystkimi aspektami? Jaka jest energia? Może czujesz się nieco nieswojo, może jest zamęt, może jest jasność, klarowność. Tak naprawdę możesz mieć mieszane uczucia i wszystkie naraz, wszystko jest w porządku. Po prostu spotkałeś się z różnymi aspektami siebie. Nic nie musisz robić, po prostu pójdziemy dalej. Teraz wyjdź ze swojej rezydencji i zobacz naturę. Patrz na naturę. Zobacz jakąś przepiękną naturę, coś, co ciebie zachwyca. I poczuj się, jak się czujesz w naturze. Wyobraź sobie jakieś wspaniałe miejsce i jak się czujesz w takim miejscu. Możesz to porównać do tego, jak się czułeś z rodziną, z przyjaciółmi, z twoimi przyjaciółmi duchowymi. Porównaj te wszystkie odczucia. Mamy absolutnie niezwykły kontakt
i możliwość interakcji z naturą. Właśnie ze względu na to, czym jest natura, ze względu na jej totalną bezwarunkowość, na jej piękno, na jej czystość. Zdelektuj się tym pięknym uczuciem połączenia i bycia w naturze. Ale my idziemy dalej, bo czeka nas coś niesamowitego. Teraz wczuj się, jak to nie mieć ani ciała, ani umysłu. Jakby być w takiej przestrzeni, w takim miejscu, jakbyś nie miał ani ciała, ani umysłu. Możesz to poczuć. Dla ciebie prawdziwego nie ma żadnych ograniczeń, możesz wszystko poczuć. Nie mam ciała, nie mam umysłu. My idziemy dalej. A jak to jest? Jakbyś jesteś uboga. Nie uboga, czyli biedna, tylko jesteś. Spotkanie z Bogiem. Czymkolwiek to dla ciebie jest, jakkolwiek to odczuwasz, po prostu pozwól sobie odczuwać. Jestem uboga. Spotykam Boga. Pozwól sobie tylko odczuwać, nie musisz myśleć, czym to jest, jak to jest. Co odczuwasz? Czy czujesz się kochaną, kochany, akceptowany? A teraz pójdziemy ponad Boga. Czy istnieje coś ponad Bogiem? Przekonasz się za chwilę. A teraz jest totalna pustka. Jesteś w totalnej pustce. Tu nie ma nic. Absolutnie nic. Nie ma ani światła, ani ciemności. Nie ma twojego ciała, nie ma umysłu. Nie ma rodziny, kochanków. Nie ma aniołów, nie ma przyrody. Nie ma emocji.
Nie ma też żadnej siły. Nie ma kierunku. Nie ma początku i nie ma końca. Nie ma planu. Nie ma przeszłości. Nie ma przyszłości. Totalna pustka. Nie ma niczego oprócz ciebie. Nie ma niczego, ale ty nadal jesteś. Nie ma żadnej energii, żadnego przejawienia. Nie ma hałasu, nie ma dźwięku, nie ma ciszy. Nie ma spokoju, jest po prostu ty jesteś. Po prostu to poczuj. Poczuj, że w tej pustce jesteś ty. Czysta świadomość, totalnie bezwarunkowa, niezależna od niczego, od nikogo. I jesteś tam. Absolutnie niezależnie od czegokolwiek z zewnątrz. Popatrz, w tej pustce nie ma żadnej dualności, nie ma walki, nie ma władzy, jest czyste. Istnienie. Jest tylko ja. Ja istnieję, ja jestem. Tu nie ma odczucia bólu, głodu. Pragnień, chęci osiągania czegokolwiek, chęci stawania się czymkolwiek. To jest czyste istnienie, to jest świadomość, która wie, że jest. To jesteś ty, który wie. Nie ma tu niczego, a jednak jestem. Jestem, po prostu jestem. Ta nicość jest wypełniona tobą. Ty jesteś tym. Nie ma Boga. Nie ma bóstw. Nie ma żadnych hierarchii. Nie ma wyżej, nie ma niżej. Tu jest wszystko. Ty jesteś tym wszystkim. To jest twoja świadomość, to jesteś ty prawdziwy. I idąc w dalszą podróż, pamiętaj to odczucie. To jest twój kontakt z twoją własną jaźnią. Pamiętaj, że wszystko, co do tej pory doświadczyłeś wcześniej,
To jest tylko gra twojej świadomości. To nie jesteś ty. Ty nie jesteś swoim ciałem. Nie jesteś tą postacią, którą grasz na ziemi. To jest po prostu ekspresja twojej świadomości. Ty jesteś czystą świadomością, czystym istnieniem, który wyraża siebie. Doświadcza życia poprzez ciało. Świadomość doświadcza siebie poprzez wszystko, co jest przejawione w materii, w ciałach, w światach subtelnych. To są wszystko przejawy świadomości, to jest tylko gra świadomości. Ale świadomość zawsze jest w swoim nienaruszonym i czystym stanie. To świadomość dowolnie może wypełnić każdą energię, kształtować każdą energię. To właśnie świadomość porusza energią, która po prostu jest. Jest do dyspozycji dla świadomości. Dla ciebie jest cały wszechświat do doświadczania. Teraz doświadczasz się w tym ciele ludzkim. Ale dla twojej świadomości nie ma absolutnie żadnych ograniczeń, żeby doświadczać się w każdy inny sposób. Wszystko przed tobą, wszystko do odkrycia, jeśli tak wybierzesz. Zapamiętaj to uczucie, że gdziekolwiek przybywasz, cokolwiek robisz, jesteś w ciele człowieka. Wszystko to, co robisz, to jest tylko rola, którą grasz. Pamiętaj, to nie jesteś ty. Pamiętaj o swojej esencji. Zawsze bądź w pokoju swojej jaźni. Jesteś w swojej jaźni zawsze. Z tego miejsca doświadczasz życia na ziemi i w innych miejscach, jeśli tak będziesz wybierał, wybierała.